Cześć wam wszystkim, z tej strony Drakej. Powracamy do Ratchet & Clank u mnie na kanale. No i jesteśmy powrotem na planecie Aridia. Tutaj spotkaliśmy deskorolkowca Skida MacMacra. Nie umiem wymówić jego nazwiska. Skida MacMacra. Maxa. Come on! To nie jest takie ciężkie nazwisko. Whatever, poznaliśmy tutaj tego deskorolkowca, a teraz już tego nie umiem powiedzieć. Jestem coraz kuźwa gorzej. I najprawdopodobniej na tej właśnie planecie znajduje się Transpasser, czy tam Intruser, jak wolicie, który umożliwi nam kontynuowanie fabuły. Wcześniej mogliśmy go podnieść, bo nie mieliśmy jakby Swingshotu, czyli jakby Harpuna. Teraz już go mamy, więc może uda nam się go zdobyć. O ile to tutaj będzie oczywiście. Do środeczka! Chodź tu, chodź rekinku, no chodź. Nie ma przebacz. Dobra. Lecimy dalej. Nie pamiętam, w którym dokładnie momencie było... O, no to już tutaj. Długo nam to nie zajęło. Dobra, czy coś tu jest ukrytego? Rozglądam się. Ale nie widzę. Bardzo tajemnicza elektroniczna muzyka włączyła się w tle. Błąd. Dziwnie pościgowa ta muzyka, prawda? A, nanotech, przyda się. Czekajcie. Czy tutaj na górze coś jest? Nie, raczej nie. Nie! Nie, nie do bagna, Ratchet. Jezu Chryste, nie widzę. Nie, okej. Dobra, na szczęście checkpoint jest dosyć blisko. Z tego co widzę, tych zielonych punktów można przyczepiać się tylko z... Wow. Z ziemi. Nie można podskakiwać. Nie. Byłby fail, jakbym drugi raz spadł na samym miejscu. A w sumie fail w moim stylu. No. Muszę patrzeć zanim uderzę, prawda? Bo co by było, gdyby tam, tutaj były takie czerwone właśnie oto skrzynki? O Jezu Chryste, leć Ratchet! Elementy platformowe. O, super. No co, już cios za życie. Pasuje mi to. Ogólnie strasznie mi brakuje w dzisiejszych czasach platformówek. Tak strasznie. Dosłownie, poza tym rebootem Ratcheta, nic nie widać na horyzoncie. Żadnej takiej czystej, fajnej platformówki. I czy to Trespasser? Jap, wygląda na Trespassera. Tak jest, to. No i to jest nic innego jak narzędzie do hakowania. O Jezu, nienawidzę tej minigierki. Wiem o co w niej chodzi, ale po prostu później, przynajmniej w reboocie, nie pamiętam jak to było w oryginale, zaczęło być bardzo trudno i mój nie do końca ogarnięty zagadkowo umysł potrafił sobie z tym poradzić. I wylądujemy gdzie? Clank ziewnął. A dobra, czyli to była winda. Właśnie tak mi to podejrzanie wyglądało. Szybko zdobywamy bronię, prawda? Już prawie mamy całe jedno kółko. Nie, spoko panie robocie z miotaczem ognia, dzisiaj przeżyjesz. Dorwę cię następnym razem. Albo nigdy.
I tak będę musiał jeszcze wrócić do agenta Skrida, tak więc... Dobra, i teraz możemy lecieć tutaj. Ogólnie nie pamiętałem, żeby ta gra blokowała gdziekolwiek drogi za backtrackingiem. Wiecie, nie pamiętałem, że musimy backtrackować, żeby przejść dalej w grze. Pamiętałem, że są tam złote śrubki, jakieś dodatkowe bzdety, które nie są wymagane do skończenia fabuły, ale nigdy nie pamiętałem o na przykład właśnie transposterze. To ci nowość. O Jezu, no teraz już mam podwójne. Dobra. Dalej do zrobienia. Ale to się zmieni. Czuję to. Oj, czuję. Bardzo dziwnie wesoła muzyczka. Się. Podejrzanie pusto. Spodziewałem się większego oporu w drodze do porucznika. Potem, chyba już nawet w dwójce, o jeśli nie mylę, nie będziemy musieli nawet ekwipować gadżetów. Gra, będąc w odpowiednim, kiedy będziemy w odpowiednim miejscu, w sensie wiecie, blisko miejsca użycia danego gadżetu, to sama będzie nam je ekwipować. To jest dużo wygodniejsze. Naprawdę, nie ma absolutnie żadnej potrzeby, żeby samemu ekwipować te zabaweczki. Naprawdę brakuje mi dobrych platformówek. Cholernie. Osoba, która wychowała się na platformówkach, bo to był najczęściej... A, czyli mogę jednak przełączać się między brońmi szybko. Okej, dobrze wiedzieć. Tak jak mówiłem, osoba taka jak ja, która wychowała się na platformówkach, cholernie cierpi przez to, jak mało jest nas na rynku. O Jezu. Okej. No i porucznik przed nami, z tego co widzę. Witaj! O! Rozumiecie, o co chodzi z kawałami dla dorosłych, co? Nie chodziło na pewno o infobota wylatującego mu z kieszeni. Oj nie, on wyleciał skądś indziej. Then you need to know about BTS, Blog Tactical Research Station. Hi, I'm Supreme Executive Chairman Drek, and we here at BTS are seeking motivated individuals to fill positions in these exciting careers. Grind boot tester. Oh. Oh. Warhead assembly technician. Mutant animal husbandry. Robot repair man. Suck cannon test dummy. And administrative assistant. So call BTS. Build our weapons while you build your future. I'm calling BTS today. Now we're talking. Did you see all the cool gadgets they're making? Let's go get some. No, we must continue our search for Captain Quark. You're absolutely right. I am? Sure. We need to find Quark. Although when we find him, wouldn't it be nice to be able to tell him where Chairman Drek is? I suppose. Well, we go to the space station and talk to the scientists. They work for Drek, so they're bound to know where he is. I am unsure about your logic. you think too much. Come on, let's go. I widzicie, właśnie to jest to. Zaraz wam wytłumaczę, o co chodziło, ale najpierw skończę, a najpierw tutaj rozwinę się na temat Ratcheta i Clanka. To jest właśnie dynamika tej postaci. Widzicie, Ratchet, Jezu, Clank jest tym bardzo logicznie, zimno myślącym robotem. Oczywiście ma dużo jakby ciepła w sobie, jest fajnie napisany, ale wiecie, jakby jako robot posługuje się głównie logiką i chce znaleźć kapitana Quarka. Wie, że to on jest ostatnią nadzieją galaktyki, bo Drek chce ją zniszczyć. Ale z drugiej strony mamy Ratcheta, narwańca, który tyle co urwał się z zadupia, na którym mieszkał przez całe życie.
Okej, okay, nic nowego. Tak, który tyle co wyrwał się z zadupia, na którym mieszkał przez całe życie. I teraz widząc na tym filmiku, który tutaj mówił, że no wiecie, odwiedźcie, jeśli brakuje wam dobrego miejsca zatrudnienia, odwiedźcie zakłady tutaj inżynieryjne Drake'a, każdy znajdzie tutaj robotę, robimy gadżety i w ogóle, i teraz wiecie, aby no, teraz to powiedział, widzieliście wszystkie gadżety, idziemy tam, musimy je zdobyć, a Clank powiedział, nie, szukamy Quarka, definitywnie to jest nasz priorytet, na co Ratchet powiedział, nie no, co ty, słuchaj, to jest centrum Drake'a, może go tam znajdziemy, może naukowcy będą coś wiedzieli, kiedy znajdziemy Quarka, mając taką informację na temat tego, co buduje, albo do tego, co zmierza, no to będzie na nas dumny, prawda? No, chyba tak. No i widzicie, to jest ta właśnie dynamika postaci. Okej. Okay. Lecimy. Na stację kosmiczną Drake'a. Może uda mi się tutaj zdobyć parę fajnych bajerów. Stacja Blargów. I tutaj zamy ten taki śmieszny easter egg, który wam pokażę. O, nowa rzecz. Taunter? Czym jest taunter? Zobaczmy. Nie znam tej broni. Okej, okay, najwidoczniej ma nieograniczoną amunicji. Bo nie możemy kupić więcej. Jak to działa? A, zwabia, tak? A, brzmi słabo. Jak będzie blaster? A tu jest właśnie ten easter egg, który już wam tutaj pokazuję. Mianowicie mam tutaj takie śmieszne komputerki, które jeśli przybliżymy obraz, zobaczymy, że mamy tutaj pewne twarze. I to są twarze nikogo innego, jak chyba ówczesnego prezesa Insomniac, czyli oczywiście dewelopera Ratcheta i Clanka. A to taka śmieszna mała pierdółka. Więc tak, tutaj, o jeśli nie mylę, możemy otworzyć. A, czekajcie, niech to zerknę na mapę. Nic mi to nie mówi. Okej, okay, dobra. Czekajcie, mogę tutaj otworzyć to transpaserem. Ewentualnie. Tu mamy bramę. I tu mamy. O! Tego szukałem. This shuttle has an autopilot which will take you to a decommissioned Blarg warship. Our scanners indicate that there may be useful technology on board. Okej, tutaj mamy statek, który zawiedzie nas bezpośrednio na statek wojenny. I tam z tego nasze skanery mówią, że jest tam przydatna nam technologia. Dobra, zacznijmy od technologii. Po to w końcu tutaj przylecieliśmy, prawda? No i wiadomo, odkryć plany Drake'a. Nie jestem pewien, czy kapsuła kosmiczna potrzebowałaby wiatraczków. Coś wybuchło. Cześć. Pamiętam tych idiotów. Robią cholerne fale uderzeniowe. Tędy? Tędy mogę. O Jezu Chryste, wola Boga. A nie. Lepiej tak. Ups. Czekajcie, amunicja. Z drogi żabcie. Źle, krzywo oteksturowane obiekty. Zdrowie pełne. O, wow, 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 wow. Goddammit, nie, nie chcę umrzeć, nie chcę umrzeć. Nie chcę, goddammit. A, widzicie, właśnie to jest to, kiedy muszę odpalać kolorne kółko broni, żeby cokolwiek zrobić. Ratchet nie może podskakiwać podczas
podczas rzucania kluczem. Tak będzie szybciej. Serio, jeszcze mi... Idź mi stąd, naprawdę. Czy możecie przestać? Dobra, nieważne. Spam. O, więcej nanotechu. Okej, mogę zwabiać, tak? Okej, no dobra. To interesujące, nieprzydatne. A, dobra, weźmiemy sobie teraz rękawice zagłady. Te maluszki z łatwością pozbędą się tych dziwnych dinozaurów. Ej, dziwne dinozaury, łapcie. To Pokeball, patrzcie. No i super. Dobra, gdzie ta technologia? Wielki czerwony guzik. Ciekawe co stanie jak go tyknę, prawda? A gdzie moja technologia w ogóle do cholery? Miała być technologia. Dobra, no nic. Nacisnąć ten wielki czerwony świecący przycisk? Jasne. Ups. Thank you for selecting our automated self-destruct feature. Vessel annihilation sequence initiated. Dzięki za wybranie naszej opcji samodestrukcji. O, mało czasu. Biegu 8. Dobra, może w sumie lepiej zaekwipuję rękawice. No super, panie, bardzo wychillowany głosiak na taką sytuację. Dzięki za info. Idź mi stąd, idź mi z drogi, dinozaurze. Czemu eksplodował na szczątki? Infobot. Ciekawe, czy mi go gra zabrała, mam nadzieję. Ogólnie w reboocie na tym statku znajdujemy... broń. Dosyć potężną broń, żeby nie było. To lecenie na wstecznym, come on. This is Darla Gratch reporting live from Blackwater City. We've just learned that Captain Quark will be presenting the grand prize at the Intergalactic Hoverboard Championship. O, fabuła. Which will be held here over the next few days. In related news, this planet has recently been suffering from an infestation of strange amoeboid creatures. The city's administration has assured this reporter Paniusiu. That every step has been taken to eradicate these nuisances. Darla Gratch, Channel 2 News. Did you see that? Yes, I hope that poor woman is all right. Ah, she's fine, I think. Ta, z nią wszystko w porządku. Okej, czyli wiemy, że kapitan Quark będzie wręczał nagrody w zawodach deskorolkowych na planecie, w mieście Blackwater. Nie jestem pewien na jakiej planecie, ale to już dobre info. Oczywiście nim ruszymy dalej, mamy tu jeszcze parę rzeczy do załatwienia. O Jezu Chryste, chyba ty gro, chyba ty. O! Widzicie? O, możemy wysłać Klęka, żeby coś nam przyniósł, okej. Okay. Tak, Klank również jest grywalny. Kind of. Czasami, niekiedy. Ogólnie im dalej w serii, tym więcej gameplayu Klankiem będzie, żeby nie było. Ogólnie Klank chyba... Tak, Klank niewiele może niestety. Może tylko walnąć z piąchy.
Tak, jakby, dobra, to jest nasz odpowiednik kółka z brońmi. Auć! Ty żabo, ropuko jedna wredna, ty. Ten poziom wygląda dużo inaczej niż niż w reboocie. Okej, subcio. Ogólnie poziomy Clanka w reboocie to bardziej zagadki logiczne. Jest ich niewiele, ale jednak są. A tutaj chyba jest to bardziej tradycyjny gameplay, z tego co widzę. Strasznie schizowa sprawa, takie łażenie w kosmosie, nie? Strasznie schizowa. Dobra, tam niekoniecznie. Czego to ja w ogóle szukam do cholery? Jezu Chryste, taki klęk jest dziwnie sztywny w sterowaniu. Dobra, chyba mam iść tędy. Tak mi się wydaje się. Kamera mogła być standardowo umieszczona troszeczkę wyżej, ponieważ muszę ją poprawiać przy pomocy analoga. Bo normalnie jest cholernie nisko, co utrudniałoby trochę grę. No dobra, damy sobie z tym radę. Nic więcej. Tak, mały robocik Clank na pewno poradzi sobie z tym wielkim uberdinozaurem. Jak nic. O, myślę, że to jakaś broń. A nie, czekajcie, co to? A, no i właśnie. Teraz przypomniałem sobie, o co chodziło w tej... w tych segmentach Clankiem. Mianowicie mamy tutaj sobie jakby boty, którymi Clank może sterować. I to przy ich pomocy. O właśnie. Przebijamy się przez wrogów. Te małe skurczybyki, mimo faktu, że są mniejsze od Clanka, są takie mocne. O, coś tam widzę. To rzecz. Ona świecąca. Potrzebuje czterech. Ciekawe, czy się odnowiły. Czekajcie, może w sumie dobra. Ta już się wprowadzi. Enter. No, chodźcie. Chodźcie, przystojniaczki. Follow. Tak, i to jest coś, czego na przykład w reboocie nie ma, a szkoda, bo pamiętam, że potem w dwójce, zwłaszcza chyba w trójce raczej, te zagadki, te momenty Clankiem będą bardzo fajne. I opcji sterowania robotami będzie całkiem sporo. W reboocie ogranicza się to do robotów, które tworzą rzeczy takie jak mosty, albo, nie wiem, mosty, windy i zasilające, o, to są trzy rodzaje robotów. I to jest takie se, można powiedzieć. I mamy brońkę. Trochę za dużo jak dla Clanka, ale spoko, zmieścił ją w bebechach. A, no tak. O, Hydro Displacer, okej. Okay. To się przyda, niedługo. Tak, i to jest coś, co zauważycie. Zapamiętajcie sobie ten most, ponieważ... O rany, patrzcie. O, potrzebuję kawy. Tak, ponieważ... wydaje się, że Insomniak, twórcy Ratcheta i Clanka, mają jakiś dziwny fetysz na przesadnie skomplikowanie rozkładane mosty, ponieważ tego będzie sporo w tych grach. Oni to, kuźwa, uwielbiają po prostu.
tych mostów będzie mnóstwo. W reboocie też jest ich dużo. So you are. And I found this. Hey, cool. It's a what is it? A hydro displacer. Great. I always wanted one of those, I guess. Okej, okay, mamy hydrodyslokator. To pozwala przemieszczać wodę. I to jest niestety tylko i wyłącznie gadżet, niestety. Nie jest to... Nie jest to broń, jest to gadżet. I teraz ogólnie czekajcie. Czas przekombinować troszeczkę quick select, ponieważ tak, mamy już w tym momencie trzy gadżety. Już widzę, że Tauntera na przykład... A, Jezu, dobra. Dobra, to będzie tu. Ogólnie czekajcie, zróbmy trochę porządku w tym wszystkim. Gadżety na tą stronę. Tutaj blaster, bo jest najbardziej przydatny. Potem granaty. Bardzo lubię tą rękawicę, więc niech będzie tutaj. Tutaj ogień i zasysacz. Subcia. I na skróty będziemy mieli to. I to. Ogień i subcia. A teraz trzeba zrobić same zakłady, bo na tym się jeszcze nie skupialiśmy. A cześć, żabciu. Ogólnie chciałem... O, właśnie. O, dobra, teraz się akurat bardzo chętnie... o, nie to, to. Bardzo chętnie użył właśnie tego. Idealne do niszczenia słabszych, niskich przeciwników, którzy bagują się w powietrzu i zaczynają nas schodzić po niewidzialnych schodach. Idealne, powiadam wam. Patrz, mam dla ciebie kuleczkę. Pełno niespodzianek. I think not. Au! Wszedłem tak, idiota. O nie, nie. Ogólnie zwróćcie na to uwagę, że w momencie, kiedy Ratchet ma tylko jedno... jeden punkt nanotechu, to zamiast mieć podniesione uszy, podczas biegania ma je opuszczone. I dopiero go, o, uleczymy, to jest ponownie uchachany i wesolutki. O Jezu, dobra. Nie. Czekajcie, ja chyba nie mam tutaj coś promieni. Nie, czekajcie, what the fuck. O, to będzie tak. I to będzie... Somehow? Jakoś? Tak? Nie? Nie? To nie to? To może tak? O, udało się. Subcie. Oh my! Czy to już święta? O nie, to nie święta! Nie o to mi chodziło. Paliwo. I inna amunicja. Czy damy radę? Nie, ni chuj. Myślałem, że to się będzie. Dobra. No come on, przeskoczyłem nad tym. God damn it, bro. Nie mówcie, że od nowa, nie mówcie, że... No... Okej, mam to, co miałem i tu już jest wszystko pootwierane. God damn it, stare systemy checkpointów. God fucking damn it, zaraz skończam z żaby. Come on, czemu mnie coś ugryzło? Czemu? Ach, coś jest za mną.
Ciebie też zabiję. W imię mojego straconego nanotechu. Mówiłem to, że bramy są już pootwierane, ale przeciwnicy żyją tak jak żyli. Ogólnie nie do końca wiem, jak mam unikać ich. No come on! Nie do końca wiem, jak mam unikać tych fal uderzeniowych, ponieważ, no, wiecie, jakby ja podskakuję, a one podskakują razem ze mną. Chyba, że mam się po prostu wycofać w tym momencie. To też jest taka opcja. Nienawidzę gier, które mają... Znaczy, nie, nienawidzę gier, to dużo powiedziane. Nie lubię, kiedy gry mają tak daleko checkpointy. To jest, wiecie, sztuczne robienie poziomu trudności na moje. I sztuczne przedłużanie gry przede wszystkim. Teraz będzie kolejny atak żaby. O tak. Tam nie wchodzimy, to pułapka, dobrze o tym wiemy. Lecimy wyżej. Nie! Shit! Stop! Nie ruszamy się. Dobra. Jak mamy wyjść z tej sytuacji? Na przykład tak. Czekamy. Zdrowie. Słodkie, cudowne zdrowie. Nie, teraz pasek zwiększył. Boom. Come on, poważnie. Coś jest nie tak z tą zmianą ekwipunku. Z tą szybką zmianą ekwipunku. O Jezu! Żaby! Nie! Dobra, na szczęście. O! A myślałem, że to broń. Niech zgadnę, jak zniszczę te rzeczy, wyskoczą na mnie te dziwne dinozaury. Ci mali goście dobrze sobie z nimi radziły. Te małe goście dobrze sobie z nimi radziły. Come on! Tak, ładnie się bawcie. Dzięki za osobną cutscenkę pokazującą wyjście tego stwora z klatki. Rany. No. Palenie żab. To musi zostawiać nieładny zapach. Nie jestem pewien, skąd się wzięły żaby na takim okręcie i czemu na takim samym okręcie generalnie jest jaskinia. To trochę dziwne. Co my tu mamy? Kupiec w środku poziomu, to źle wróży. Ops! Ha! Jak to w starych grach, przeciwnicy ścigają nas tylko do pewnego momentu. Możemy to wykorzystywać. W starych grach, no wiecie. W drugim Dead Space na przykład działo się tak samo. Wrogowie ścigają nas tylko do pewnego momentu, a potem sayonara, możemy iść gdzie chcemy. A oni wracają do miejsca. Totalnie zapominając o naszym istnieniu. Dobra, so... Sam. O nie, Ratchet, uciekaj! Prawie popełniłem błąd. Nie w siatkę laserową! God damn it, siatka laserowa. Pamiętałem, że coś tu jest. O ile się nie mylę, te śruby w sumie chyba robią coś w menu głównym gry. O ile się nie mylę, w sensie odblokowują coś tam. I w ogóle tak, te rzeczy też się potem przydadzą. Coś swego czasu odblokujemy i to pozwoli nam robić z tym coś. Nie mam zielonego pojęcia co. Coś po prostu. O, to się przyda.
Dobra, co my tu mamy? Hi there, fuzzball. Oh, that's a nice one. Ogólnie niekoniecznie chcę kupować w sumie amunicję u tego gościa. Znajdujemy całkiem sporo, a jednak bądź co bądź wolałbym mieć hajs na nowe bronie. Dobra, wiecie co, tutaj sobie zakończymy. Dzięki wam bardzo za uwagę i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Ratchet & Clank u mnie na kanale. Zawsze mam wątpliwości, czy powiedzieć Ratchet i Clank, czy Ratchet & Clank. Będę mówił różnie, okej? Okay? Dobra, dzięki za uwagę raz jeszcze i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Na razie, neczko.